Starym to czterec, wiatrą w moich włosach, z psem przy boku. Porysem o ptanych oczach, wykrywaczem w dłoniach, śladem skarbów idę. No i dzień dobry, witam was w kolejnym dniu. Właśnie przyszła paczka do Borysa, także za chwilkę otwieramy. Dobry. No i słuchajcie, do naszego celebryty przyszła kolejna paczka, słuchajcie, i to taka wielka. Także otwieramy i zaglądamy, co tam przyszło do ciebie, Borysie. No i tak, patrzymy, co będziemy teraz testować. Słuchajcie, pierwsze, co mi się rzuca w oczy, to me małki. Może nie pachną, ale smakują wspaniale. Stripsy wołowe, słuchajcie. Czyli taka paczka do memłania. Już widzę, pan Borys zainteresowany. Lecimy dalej. Tu wypełniacze. Tu ma. No i słuchajcie, suka karma. Jeleń. Guziczek. Guziczek. Skład mamy tutaj. Kto ma ochotę, proszę sobie zapauzować i przeczytać. 5 kg worek. Lecimy dalej, to jeszcze nie koniec, Borysie. Tu mamy co? Cygaro z wołowiny, słuchajcie. Tu mamy kaczka 100%. Tu mamy, słuchajcie, trząstka wołowa. Proszę bardzo, Borysie. Widzisz, jak warto być celebrytą? Tu mamy... Myczę to zaraz, tu mamy kostkę, muszę przypilnować, żeby nie dziabnął zaraz. Tu mamy rybę, przysmaki. I słuchajcie, taką mamy obruszkę i ona podobnież ma świecić i świeci. No to teraz ty będziesz gwiazda, Borys. Oryginalna sfora. Już po dotyku czuję, że konkretny sprzęt, ale pierw wytestuję, tak jak wam mówiłem, i dopiero będę polecał. A do tego, słuchajcie, o, skończy się chodzenie w podartej smyczy. Mamy taką smycz również firmy Sfora. Także zaczynamy test niesfornej ekipy. Zaczynamy test również artykułów, takich akcesoriów dla psiaków. No i jak nasz konik tego nie rozwali, no to ja już z całym czystym sumieniem będę mógł wam polecić każdemu z osobna te rzeczy. No i oprócz tego dostaliśmy dwie zgrzewki jeszcze, oj, karmy, i to jest ta Borysowa ulubiona karma, jak wam, oj, się rozleciało. Królik z marchewką, tak jest, i to drugie to też królik z marchewką, także tak to wygląda. No, Borysowi żarcia już nie zabraknie. No i moi drodzy, oprócz paczki dla Borysa przyszła jeszcze do mnie jedna paczka, tym razem od pani Marii. Już chciałbym serdecznie podziękować, a w paczce, słuchajcie, znalazły się takie rękodzieła, które ja wam już serdecznie polecam. Jeśli chcielibyście zrobić komuś prezent ręcznie dzierganymi chyba się mówi, rzeczami, do tego taka podłużna serwetka. Do tego dostałem taką piękną kotwicę, która, jak myślę, poleci do mnie do studia bardziej niż do łódki, a może i do łódki, zobaczymy. No i oprócz tego takie tematyczne, słuchajcie, poszewki na poduszki i na kołdrę. Serdecznie dziękuję pani Mario. No i słuchajcie, ruszamy na testy. Patrzcie, jak to fajnie mruga. Borys ma jeszcze swoją oczywiście obrożę, tak na wszelki wypadek. No, ruszamy. Startujemy, jedziemy do Marka i ruszamy, słuchajcie. No wy już wiecie, z miniaturki ruszamy nad jezioro, gdzie będziemy nurkować. W zasadzie ja będę się uczył, a wy będziecie mogli krok po kroku zobaczyć, jak wygląda mniej więcej taki proces nauki i takiego pierwszego wejścia pod wodę. Także trzymajcie kciuki, co bym się nie utopił, i widzimy się niedługo. No i słuchajcie, dojechaliśmy do Marka. Cześć, Marku. Cześć. I zobaczcie, co tu leży, sprzęt cały. No i moi drodzy, bierzemy sprzęt i ruszamy. A dokąd? Dowiecie się niebawem. Słuchajcie, dojechaliśmy, jesteśmy w miejscowości Ruś nad jeziorem Ruski, które wygląda mniej więcej w ten sposób. No i teraz mój nauczyciel, sensei nurkowania, słuchajcie, sprawdzi wszystko, jak tam wygląda woda. No
No i za chwileczkę przygotowujemy się najprawdopodobniej do wodowania. Także do zobaczenia. No i zaczynamy, słuchajcie, instruktaż i naukę nurkowania. To jest akurat kardzielka nurkowa. Służy ona do utrzymywania się pod wodą, czyli do trymowania pod wodą na różnych głębokościach. Albo dodaję powietrze przyciskiem, albo spuszczam powietrze, żeby się wynurzyć, nie? Dodatkowo do buty, do kamizelki trzeba włożyć ołów, żeby balast mieć, żeby się dociążyć, wiadomo, nie? Wiadomo. Bo na przykład we Włoszech, pamiętacie, próbowałem nawet z balastem jego nurkować i no, nie wyszło. Tym bardziej jak założysz piankę, no to pianka ma jakąś tam wyporność. No, no i w ten ołów służy to, żeby cię dociążyło, nie? Tu. Chociaż sama butla waży 20 na ponad kilo, no to jest za mało, nie? Żebyśmy się z tym nie wypierdzielili. Słuchaj, tu jest taki pas mocujący butlę. On praktycznie... Na samym jakiecie, później po tym pasie, no to on trzyma butlę, nie? Taka specjalna konstrukcja, że taki zawias, że ona zaciska, nie? Uh-huh. Do tego rzepi. Legalnie. No i najważniejsza rzecz do oddychania, automat. To jest automat dwustopniowy. W butli mamy tam około 200 atmosfer. Pierwszy stopień redukuje gdzieś tam do 8-10 barów, nie? 10 atmosfer. Przykręcamy go do zaworu. Panie, tak to wygląda. Baj. Tam jest taka mała uczelka, ona kosztuje tam gdzieś 20-50 groszy. Jeżeli ją zgubimy, to już nie mamy nurkowania, nie? Masakra. Aha, no tak będzie, będzie szczelne, no. I będzie ciekawo. No także jak widać jest zero. Po odkręceniu. No, mamy 200-220 atmosfer, nie? Mhm. Czyli tak jak mówiłem, ten automat redukuje do 10 barów, a pozostałe dwa regulują już do panującego ciśnienia pod wodą, nie? Dlaczego są dwa? Jak się jeden zepsuje. Nie, jak się mi zepsuje, to tym jeden podasz, aha, nie? Nie. No tak, no. I tak samo jak tobie się zepsuje coś, jakaś awaria, to ja też mam dwa, nie? No tak. Czy jak zabraknie butli, powietrza butli, nie? To też właśnie stosujemy drugi, nie? No ale tak jak mówisz, któryś może się zaciąć, coś tam... O... Ja słyszałem, że zamarzają, tak? Nawet. Tak, zamarzają. Tu akurat w tej butli jest pojedynczy zawór, nie ma możliwości odcięcia, nie? Ale jak ja mam przygotowania nurkuję też na pojedynczej butli czasami i mam podwójne zawory i każdy jest oddzielnie do podwójnego zaworu, nie? Że jak nawet się zatnie, coś tam się z nim stanie, tak, to mogę zakręcić, a na drugim pływać, nie? No i o tym mówiłem, o tej kamizelce, nie? Do kamizelki również pompujemy powietrze, jest taka szybko złączka. Jak od sprężarki. No, coś na podobę. I jednym guzikiem dodajemy powietrze do kamizelki. Tak, pompujemy i do góry. Czyli wyporność rośnie, nie? A drugim guzikiem spuszczamy, nie? To tych dwóch guzików będziesz pod wodą musiał użyć. No to już na spokojnie tam ci wytłumaczę pod wodą, nie? Ale jaja. Piąta na ciebie. Zaraz się będę ubierał. Rękawiczki, kaptur, no i buty, nie? Maska i płetwy. Płetwy tam są, pod spodem. A, są płetwy, dobra. No to było wszystko. No to co, to ja się ubieram w piankę. No i słuchajcie, ja już w piance, jak widzicie, sprzęt już przygotowany, także za chwileczkę wchodzimy do wody. No i słuchajcie, pierwsze zamoczenie, bo jak wiecie, ja jestem ciepłolubny, więc chciałem tu tą przyjemność, że tak powiem, zostawić sobie. Ale zimno. Znaczy nie, ogólnie to jest ciepła woda, nie? Tylko ja jestem taki trochę upośledzony, jeśli o to chodzi. Nienawidzę tego momentu, wiecie, pierwszego zamoczenia. No, także dobra, nie przedłużę. No i słuchajcie, butle, sprzęt już założony. Także już powoli, zamiast Marek się teraz ubierze, będziemy się już zanurzać. I to naprawdę dużo waży, słuchajcie. No i słuchajcie, ja już w pełnym oporządzeniu. Marek już też w zasadzie gotowy. I widzimy się
pod wodą. Moi drodzy, moje pierwsze nurkowanie już za mną, ja jestem przeszczęśliwy i totalnie zarażony przez Marka do dalszych nauk, słuchajcie, żeby dalej się uczyć i rozwijać to i być może być kiedyś faktycznie niemalże jak zawodowiec w nurkowaniu, jak ten pan. A ja was serdecznie zapraszam, bo wiem, że teraz przybyło w ostatnim czasie mnóstwo widzów i niektórzy mogą mnie kojarzyć. To jest Marek z kanału jakiego, Marku? Ukryte pod powierzchnią. Ukryte pod powierzchnią, oczywiście link jest w opisie, a ja już was zapraszam, jeśli jesteście ciekawi większej ilości i bardziej, że tak powiem, skoordynowanych nagrań niż te, które widzieliście w tym momencie u mnie, bo ja dopiero pierwszy raz szedłem pod wodę. Na u Marka możecie to wszystko zobaczyć w takim normalnym, opanowanym tempie pływania i nagrywania. Także serdeczne dzięki, Marku, i ja was zachęcam też, żebyście koniecznie chociaż raz w życiu spróbowali, co byście wiedzieli, jak to jest.